Wszystko! Czy upadła się nie a oto bohaterowie ja tej telefonu. Numer 1 Krzysztof Okupski polują Biła! Para! Piotr Paluch z Dalgorzu! Od nowego sezonu stały Bruna! Numer 3 Waldemar Walczak, ambasador Elektrim Toru! Numer 4 Jacek Krolok, woluje Wielkiego! Numer 5 Jacek Komulski, Start Jedno! Numer 6 Jarosław Szymkowiak, Morawski, Zielona Góra! A w Wigilię będą prezenty! Numer 7 Jacek Krzyżaniak, Amator Toruń! Brawo! Numer 8, największy marców, poza Sosie Dudko, Dudkiem. Zenon Kasprzak, Polonia Piła. Proszę Państwa, powiedziałem Polonia Piła, bo chcę Państwu zdradzić rąbek tajemnicy, uchylić rąbka tajemnicy. Oficjalnie Zenon Kasprzak jest nadal rządzącym Unii Leszno, ale zdradzę Państwu, że trwają rozmowy Zenona z działaczami Polonia Piła i kto wie, czy ten turniej nie będzie pierwszym w jego karierze warto Polonia Piła. Zenon Kasprzak, Unia Leszno. Z numerem 9 Jarek Olszewski, Wybrzeże, Rafineria Gdańsk. Proszę Państwa, z numerem 10 zawodnik, który nigdy nie odmawia udziału w imprezach takich jak Pile. Jeden z najlepszych żużlowców świata, który powiedział, że proponuje zorganizować turniej Sylwestra. Jego udział jest zagwarantowany na 200%. Jeden z najlepszych żużlowców świata, aktualny mistrz kraju, Tomasz Kolos. Tomasz Kolos, zdobywca Pucharu Mistrzów Europy, wielolaurów. Tomasz Kolos, teraz Tomasz Kolos z numerem 10, z numerem 11, Sławomir Dudek. Sławek Dudek jest piszczałką. Pokaż ten instrument, Sławek, śmiało. Tak rytmicznie. Pa. Zdolny uczeń, zapiszę do konserwatorium muzycznego. Dostał te piszczałki od Mikołaju. Proszę Państwa, obawiam się, że w przyszłym roku i taborem już mi nie wystarczy. Coraz wyżej rośnie nade mnie i oby rósł, żeby był zdrowy. Rafał Dobrucki, Polonia Piła. Proszę Państwa, dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie w barwach tego klubu wystąpi wielokrotny mistrz Polski, wielokrotny reprezentant kraju. Zawodnik, który formalnie będzie zawodnikiem Polonii Piła od sezonu 94, ale de facto już jest zawodnikiem Polonii Piła. Powitajmy go, bo to jest pierwszy jego występ w barwach tego klubu. Jan Krzystyniak! Jan Krzystyniak! Jest moja? Dlaczego? Też moja. Czyli Mariola Krzystyniakowa szykuje szkoł na święta, a Janek jest ze swymi kibicami, polskimi kibicami w Pile. Numer 14. Zawodnik tej młodej fali, niesamowicie dzielny Jarosław Łukaszewski z Dalgorzu. Tak jest, to już się podpowiada mi pan Murawy, że Jarek Łukaszewski jest podopiecznym browaru Witnica. Powiem Państwu, że piwa nie lubi, ale browar dobrze prosperuje, dlatego jest zadowolony z tej współpracy. Numer 15. Popularny Janek jest Roman Jankowski, Unia Leszno. Ja bym myślił, że to oni teraz wszędzie oni tak mówią. Kiedy padają te słowa niezniszczalny i niezatopialny,
Kasia Andrzejuszcza. I teraz zawodnicy rezerwy tego turnieju. Pierwszy rezerwowy Andrzej Rzepka. Jego motocykl już brał udział w imprezie. Już Mikołaja. I drugi rezerwowy Sławomir Buśkiewicz. Polej, polej, miła. Proszę Państwa, teraz już odprawiam się do rodzinnego zdjęcia. My jeszcze raz spojrzymy na nich i za moment rozpoczniemy.